obrady 25. sesji Rady Gminy. Witam panią radną, witam radnych, witam panią wicewójta, witam panią sekretarz, panią skarbnik, witam panią malec obsługi rady. Punkt drugi, przedstawienie porządku. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad 24. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, raport o stanie gminy Oświęciny za 2020 rok. A, przedstawienie raportu o stanie gminy Oświęciny za 2020 rok. B, debata nad raportem. C, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum gminy Oświęciny, wotum zaufania. Punkt szósty. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe gminy za 2020 rok. A. Wystąpienie wójta dotyczące realizacji budżetu w 2020 roku. B. Przedstawienie opinii składu o Regionalnym Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w sprawie wyrażania opinii przedłożoną przez wójta gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenia absolutorium dla wójta gminy za 2020 rok. C. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok i udzielenia przedłożenia dla wójta gminy za 2020 rok. D. Przedstawienie opinii składu o rzekodzeniu Regionalnej Izby Obrachunkową w Bydgoszczy o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. E. Dyskusja dotycząca realizacji budżetu w 2020 roku. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Oświęciny za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Oświęciny za 2020 rok. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie letniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Oświęciny na 2021 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i reguły przestrzennej przy udzieleniu dotacji celowych z budżetu gminy Oświęciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek opłat na terenie gminy Oświęciny. Punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Punkt 14. Sprawy różne. Punkt 15. Zakończenie. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z obrad 24. sesji Rady Gminy. Przystępujemy do głosowania. Za przyjęcie protokołu z obrad 24. sesji głosowało 12 radnych za. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Poproszę panią wicewójta o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Przedstawiam sprawozdanie z działalności wójta gminy Oświęciny z okresu międzysesyjnego. Gospodarka finansowa gminy. Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek 160 018 zł. Zobowiązania wymagalne, nie ma takich zobowiązań, zobowiązania niewymagalne, również nie ma takich zobowiązań, lokaty 1 800 000 zł. Zarządzenia zostały podjęte w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Oświęcinach, sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej i zarządzenie w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady 25. sesji Rady Gminy. Umowy.
podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zawodową i zdrowotną współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 500 tysięcy złotych. Całkowita wartość dofinansowania to kwota 425 tysięcy. Okres realizacji projektu to od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023. Podpisanie umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Kucz Michałowski, spółka jawna z Poznania, na zarządzanie wyżej wymienionym projektem za kwotę 650 tysięcy brutto. Podpisanie umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych, spółka ZO z Nowej Wsi, na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej ulica Żeromskiego w Osięcinach za kwotę 235 187 zł i 87 groszy. Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Prace Ziemne Piotr Leśków z Bytonia na zadanie pod nazwą Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Osięciny pojedynczym i podwójnym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi za kwotę 476 994 zł brutto. Podpisanie umowy z województwem kujawsko-pomorskim na zadanie pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 1 km w obrębach geodezyjnych Włodzimierka, jest to działka nr 108 oraz Sęczkowo, część działki nr 155. Dofinansowanie do wysokości 60 tysięcy złotych. Przetargi. Nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pod nazwą Remont dróg gminnych numer 180213 Bilno-Pilichowo. Wpłynęło 6 ofert. Najniższa to kwota 1 milion 734 grosze. Najwyższa 2 milion 92 227 zł i 32 grosze brutto. Wartość kosztorysowa wynosiła 3 112 186 zł i 49 groszy. Otwarcie ofert na zadanie pod nazwą możliwością paperty. Najniższa 678 549 zł i 84 grosze. Najwyższa 681 527 zł i 73 grosze brutto. Wartość kosztorysowa 859 024 zł i 7 groszy brutto. Sprawy różne. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzielenie dofinansowania w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2021-2023. Wnioskowana kwota dotacji to 177 449 zł i 80 groszy. Dokonano odbioru robót na zadanie pod nazwą Część pierwsza zamówienia. Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 61. Pozytywne rozpatrzenie wniosku w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Otrzymaliśmy 500 tysięcy złotych na modernizację budynku OSP w miejscowości Osięciny i 400 tysięcy na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarantowice. Udział w 33. posiedzeniu Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Wysokość wnioskowanej kwoty to 30 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję pani wicewójtowej. Może jakie pytania są do sprawozdania? Nie widzę pytań. Przechodzimy do punktu 5. Raport o stanie gminy Osięciny za 2020 rok. Poproszę panią wicewójtową o przedstawienie raportu. Szanowni państwo, raport o stanie gminy Osięciny za 2020 rok. Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z artykułu 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2020. Nawiążę może do informacji ogólnych, że gmina Osięciny położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiej gminy, są to sołectwa. W Osięcinach dominują zakłady i instytucje o charakterze usługowo-handlowym. Zatem gmina Osięciny ma charakter przeważająco rolniczy. Teraz krótko przedstawię dane na temat mieszkańców gminy. Stan na 31 grudnia 2018 roku razem liczba mieszkańców wynosiła 7778 osób. Natomiast stan na 2019 roku to 31 grudnia 2020 roku liczba ta stanowiła 7642 osoby. Z przedstawionych danych wynika, iż w ostatnich 3 latach zmniejszyła się liczba mieszkańców gminy o 141 osób. Statystyka urodzeń w latach 2018-2020 przedstawia się następująco. W 2018 roku było 69 urodzeń. W 2019 80 i w 2020 roku również 80 urodzeń. Statystyka zgonów to w 2018 roku 92 zgony, w 2019 97, natomiast w 2020 93. Wobec powyższego przyrost naturalny był ujemny i wynosił w 2018 roku 23, w 2019 17, a w 2020 13. Migracja ludności. W 2018 roku zameldowań było 45, wymeldowań 91, w 2019 zameldowania to 60 osób, wymeldowania 123, natomiast w 2020 roku zameldowania 40, wymeldowania 91. Z powyższych tych danych wynika, że mniej osób przybyło na teren gminy, więcej opuściło dotychczasowe miejsce zamieszkania i bilans ujemny waha się w granicach 46-63 osób w poszczególnych latach. Migracje były i są spowodowane brakiem miejsc pracy na terenie gminy, jak również ich brakiem w gminach ościennych. Teraz przedstawię informacje finansowe, dochody gminy. Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosił 39 950 549 zł i 41 groszy i wykonano go w wysokości 41 684 017 zł i 79 groszy, co stanowi 104,34%. Dochody te wzrosły w stosunku do 2019 roku o 6 119 896 zł i 7 groszy. W tym dochody majątkowe, plan wynosił 2 314 762 zł, wykonano 4 170 226 zł i 61 groszy, to jest 180,16% planu.
w tym ze sprzedaży majątku plan 47 138 zł, wykonano 49 371 złotych 60 groszy, to jest 104,74% planu i dochody majątkowe wzrosły w stosunku do roku 2019 o 34 610 zł i 73 grosze. Dochody bieżące. Plan wynosił 37 635 787 zł, 41 groszy. Wykonano 37 513 zł, 791 zł i 18 groszy. To jest 99,68% planu. Dochody bieżące stanowią 99,42% wykonanych dochodów ogółem, w tym dochody własne, plan 8 960 096 zł, wykonano 8 956 173 zł i 37 groszy, to jest 99,96%. Warto powiedzieć o tym, że dochody bieżące ogółem są wyższe w stosunku do roku 2019 o 2 160 301 zł i 54 grosze i środki pochodzące z Unii Europejskiej i dotacje celowe to 47,20%, subwencje 31,31% i dochody własne to 21,49%. Struktura dochodów ogółem gminy Osięciny wykonanych w 2020 roku. Dochody uzyskano z następujących źródeł. Subwencje ogólne z budżetu państwa, plan 13 052 932 zł, wykonano 100%. Są one wyższe od, w stosunku do 2019 roku o 110 014 zł. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne. Plan 17 937 521 zł i 41 groszy. Wykonano 19 674 912 zł i 42 grosze. To jest 109,69%. Niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji dotującemu. Dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2019 roku o 1 363 121 zł i 87 groszy. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, plan 1 600 700 195 zł 25 groszy, wykonano 1 607 272 zł 77 groszy, to jest 10%. Dochody własne gmin to plan 8 960 96 zł, wykonano 8 956 173 zł i 37 groszy, to jest 99,96%. Są one wyższe od wykonania w 2019 roku o 369 883 zł i 80 groszy. Dochody własne stanowią 21,49% ogółu wykonanych dochodów, na które składają się w szczególności dochody z tytułu udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 3 599 932 zł, wykonano 3 594 484 zł. To jest 99,84%. Dochody te są wyższe od wykonania w 2019 roku o kwotę 103 182 zł. Podatek od nieruchomości, plan 1 790 000, wykonano 1 806 214 złotych 56 groszy.
to jest 100,91% i dochody te są wyższe od wykonania w 2019 roku o 16 214 zł i 56 groszy. Teraz omówię wydatki budżetu w roku 2020 roku. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 40 628 534 zł i 26 groszy. Wykonano 38 291 780 zł i 97 groszy. To jest 94,25%. I wydatki w 2020 roku są wyższe od wydatków w 2019 roku o 2 441 199 zł i 7 groszy. W tym wydatki majątkowe plan 3 038 894 zł. Wykonano 2 697 360 zł i 16 groszy. To jest 88,76%. Są one niższe od wykonania w 2019 roku o 1 873 625 zł 71 groszy i stanowią 7,05% wykonanych wydatków. Wydatki bieżące plan 37 589 640 zł i 26 groszy wykonano. 35 594 420 zł 81 groszy. To jest 94,69% i są one wyższe od wykonania w 2019 roku o 4 314 824 zł i 78 groszy i stanowią 92,95% wykonanych wydatków. W tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 13 682 138 zł 16 groszy, wykonano 13 593 817 zł 14 groszy, to jest 99 majątkowe. W budżecie gminy zaplanowano na 2020 rok wydatki majątkowe na kwotę 3 038 894 zł. Wykonano je w kwocie 2 697 360 zł i 16 groszy, co stanowi 88,76% planu. Wydatki majątkowe stanowią 7,05% ogółu wydatków budżetu i są niższe od poniesionych wydatków w 2019 roku o 1 873 625 zł 71 groszy. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 589 640 zł i 26 groszy i wykonano je w kwocie 35 594 420 zł 81 groszy. To jest 94,69%. Analizując wydatki bieżące, należy stwierdzić, iż najwyższy udział w nich stanowią wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń. To kwota 10 661 369 zł i 81 groszy. To jest 27,84% ogółu wykonanych wydatków i stanowią 29,95% wydatków bieżących. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2019 o 276 574 zł i 36 groszy w związku ze wzrostem płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych, awansem zawodowym nauczycieli, zwiększonym wydatkami na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wydatki na obsługę długu wyniosły 7 694 zł 50 groszy. To jest 0,02% ogółu wykonanych wydatków i stanowią 0,02% wydatków bieżących. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.
planowany deficyt budżetu w kwocie 677 984 złote 85 groszy. Wykonano budżet z nadwyżką w kwocie 3 390 019. Budżet wykonano z deficytem w kwocie 286 460 złotych 18 groszy. Przychody budżetu na 2020 rok zaplanowano na kwotę 2 643 522 zł i 20 groszy, a wykonano w kwocie 2 643 522 zł i 20 groszy, to jest 100%. Rozchody budżetu na kwotę 1 965 000 900 000, to jest 96,67%, w tym z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek. Jest to kwota 100 tysięcy złotych, to jest 100% planu. Lokaty terminowe to kwota 1 800 000 złotych, to jest 96,49% planu. W 2020 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 919 370 zł i 37 groszy. Jest ona niższa od nadwyżki operacyjnej w 2019 roku o kwotę 2 154 523 zł i 24 grosze. Obsługa długu publicznego. W 2020 roku spłacono 4 raty pożyczki, którą gmina zaciągnęła w czerwcu w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pod nazwą przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych w kwocie 100 tysięcy złotych, a na 694 zł i 50 groszy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Osięciny nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada zobowiązania finansowe, które realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Kwota zobowiązań w wysokości 1 252 290 zł 52 grosze, która dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. Składa się głównie z tytułu dostarczania towarów i usług oraz składek ZUS od wynagrodzeń. Gmina Osięciny posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej w czerwcu w 2017 roku pożyczki na wkład własny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pod nazwą przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków. W kwocie 210 018 zł, to stanowi 0,50% wykonanych dochodów. Termin spłaty pożyczki do dnia 31 października 2020 roku. Gmina posiadała należności wymagalne w kwocie 513 707 zł i 42 grosze. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Osięciny posiadała mienie o wartości 66 205 886 zł. W 2020 roku wystąpiły przychody o wartości 2 040 531 zł, co stanowi 3,08% wartości mienia. Rozchody o wartości 33 368 zł, co stanowi 0,49% mienia. Natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Osięciny posiada mienie o wartości 68 218 049 zł. W stosunku do stanu z 2019 roku wystąpi wzrost wartości mienia o 2 012 160 zł, co stanowi 2,94%. W 2020 roku wartość mienia komunalnego wzrosła o kwotę 2 040 531 zł i wzrost wartości mienia komunalnego na wzrost wpłynęły remonty i modernizacje dróg. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii. W 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne.
Jest to strategia rozwoju gminy Osięciny na lata 2003-2018, którą przedłużono na okres obowiązywania na lata 2019-2022. Wieloletnia prognoza finansowa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla gminy Osięciny na lata 2018-2023. Gminny program usuwania wyrobów azbestowych na lata 2014-2032. Plan rozwoju sieci dróg gminnych na lata 2019-2021. Lokalny program rewitalizacji dla gminy Osięciny na lata 2016-2023. Gminny program ochrony środowiska gminy na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie gminy Osięciny na 2020 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021 oraz gminny program wspierania rodziny w gminie na lata 2019-2020. W 2020 roku obowiązywała strategia rozwoju gminy na lata 2003-2018, która została przyjęta uchwałą numer 8/56/2003. Później został jej okres przedłużony na lata 2019-2022. Przez cały czas obowiązywania powyższego programu realizowane były cele strategiczne i operacyjne. I w ramach celu strategicznego poprawa stanu środowiska, w celach operacyjnych, to jest kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami stałymi, wykonano ogrodzenie stacji uzdatniania wody w Osięcinach z paneli ogrodzeniowych 400 metrów bieżących oraz stacji uzdatniania wody w Kościelnej Wsi, również 400 metrów bieżących. Wykonano linię wodociągową w miejscowości Osięciny, ulica Powiecka o długości 112 metrów bieżących i kanalizację sanitarną długo 109 metrów bieżących. Wykonano przyłącze wodociągowe w miejscowości Lekarzewice o długości 540 metrów bieżących. Wykonano część sieci wodociągowej przy ulicy Leśnej w Osięcinach o długości 130 metrów bieżących. Wykonano ogrodzenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków o długości 370 metrów bieżących. Zakupiono dmuchawy do sprężania powietrza do oczyszczalni ścieków w Osięcinach. Wybudowano kolektory kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Osięcinach. To jest ulica Jarmarczna, Malinowa, Olchowa i Leśna. Na terenach o zabudowie rozproszonej dofinansowano budowę 9 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonano ogrodzenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny od strony wschodniej 96 metrów bieżących i przepompowni ścieków w Latkowie, to jest długość 35 metrów bieżących z paneli ogrodzeniowych. Odpady komunalne z gospodarstw domowych są odbierane przez specjalistyczną firmę, która została wyłoniona w przetargu w ramach opłat wnoszonych przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Ponadto na terenie gminy Osięciny funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Osięcinach. Na terenie gminy Osięciny ustawionych jest 9 pojemników na zbiórkę tekstylni, których opróżnieniem zajmuje się PCK i Wtórpol. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku, łączna masa odpadów to 1634,310 megaton. Natomiast łączna masa odpadów odebranych z PSZOK-u to 96,990 megaton. W 2020 roku gmina zorganizowała odbiór odpadów z folii rolniczych.
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach. Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskano środki finansowe. Odpady odebrano ze 167 gospodarstw rolnych. Zamiana nośnika energetycznego. W 2020 roku udzielano instruktażu do możliwości pozyskania dofinansowania wymiany nośników energii cieplnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, zakupiono, dokonano nowych nasadzeń, 29 drzew i 85 krzewów przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach celu strategicznego poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców, w celach operacyjnych tworzenie sprawnego systemu opieki społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia opiekunki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest to jeden etat, jedna umowa, zlecenie. Zatrudniony jest również asystent rodziny, który wspiera rodziny w prowadzeniu domu i wychowaniu niepełnych dzieci. Udzielana jest pomoc finansowa w postaci zasiłków i rzeczowa w postaci przekazywania nieodpłatnie żywności pozyskanej w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Likwidacja patologii społecznych. Funkcjonuje punkt konsultacyjny osób uzależnionych od alkoholu, w którym zatrudniony terapeuta udziela pomocy i wsparcia osobom i rodzinom uzależnionym od alkoholu. Prowadzone są procedury wynikające z założonej w rodzinie niebieskiej karty. Gmina dofinansowuje telefon niebieskiej linii działający przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Poprawa monitoringu, dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla Komendy Policji w Radziejowie. W ramach celu strategicznego poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców, w celach operacyjnych, rozbudowa infrastruktury, zakupiono i zamontowano urządzenia, akcesoria do siłowni wewnętrznej w miejscowości Osięciny. Zakupiono elementy wyposażenia na plac zabaw po Cierzynie. Wybudowano plac zabaw przy przedszkolu komunalnym w Osięcinach. Wykonano bieżące remonty wyposażenia istniejących placów zabaw na terenie gminy. W zakresie promocji zdrowego życia finansowany był animator sportu na boisku sportowym Orlik przy Szkole Podstawowej w Osięcinach. Udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego Ziemowit. Dofinansowano bilety wstępu dla dzieci i młodzieży na krytą pływalnię w Radziejowie w okresie ferii zimowych i letnich oraz realizowano program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach od 1 do 3. W ramach celu strategicznego podniesienie poziomu wykształcenia kwalifikacji mieszkańców w celach operacyjnych, poszerzenie bazy dydaktycznej, doposażono pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne, biologia, fizyka, chemia w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Zakupiono do szkół tablety, 75 sztuk, to jest dla szkoły w Osięcinach 48 sztuk, dla szkoły w Kościelnej Wsi 12, dla niepublicznej szkoły w Pocierzynie 15 sztuk, laptopy 25 sztuk, szkoła podstawowa Osięciny 10 sztuk, Kościelna Wieś 7 i niepubliczna szkoła w Pocierzynie 8 sztuk. Dofinansowano zakup urządzeń dla nauczycieli do prowadzenia zajęć w systemie pracy, unowocześnienie i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacji. Wykonano przebudowy, modernizację, utwardzenie dróg gminnych. Utwardzono miejsce postojowe przy cmentarzu w Kościelnej Wsi. Sukcesywnie prowadzone były remonty dróg gminnych. Dofinansowano remont dróg powiatowych. Wykonano chodniki w miejscowości Osięciny. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej, limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2019-2022. Przedsięwzięcia te przedstawiają się następująco. Bieżące
Infostrada Kujaw i Pomorza, usługi w zakresie e-administracji, informacji przestrzennej. Celem tego projektu jest wdrażanie strategii i informatyzacji, aby wyrównać szanse mieszkańców w dostępie do internetu. Łączne nakłady finansowe to 22 195 zł, limit zobowiązań 11 055 zł, okres realizacji 2016-2020 rok. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych. Łączne nakłady finansowe to 1992 zł, limit obowiązań 1992 zł, okres realizacji 2017 rok, 2021. Majątkowe, czyli inwestycyjne, Infostrada Kujaw i Pomorza, celem projektu, jak już mówiłam wcześniej, jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług, łączne nakłady finansowe 74 086 zł, limit zobowiązań 45 301 zł. Okres realizacji 2017-2020 rok. Przebudowa dróg gminnych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Łączne nakłady 4 miliony 61 tysięcy zobowiązań to 9 milionów 380 tysięcy 331 zł. Okres realizacji 2012 rok 2022. Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Osięcinach, w Kościelnej Wsi i Pocierzynie. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynków szkolnych. Łączne nakłady finansowe 2 miliony 958 tysięcy, limit obowiązań 2 miliony 903 tysiące, okres realizacji 2016 rok 2019. Budowa chodników w miejscowości Osięciny. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz ustawienie krawężników. Łączne nakłady finansowe 1 milion 907 tysięcy, limit obowiązań 440 tysięcy, okres realizacji 2011-2022 rok. Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice. Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Osięciny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej, co wiąże się również z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Łączne nakłady finansowe 789 099 zł. Limit obowiązań 275 tysięcy, okres realizacji 2017-2020 rok. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osięciny. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, którzy korzystają z dróg. Łączne nakłady finansowe 647 275 zł, limit zobowiązań 430 tysięcy. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Malinowa, Jarmarczna, Olchowa w miejscowości Osięciny. Celem jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy i osiągnięcie norm jakościowych zgodnych z przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Łączne nakłady to 1 milion 11 tysięcy 345 zł, limit to jest 1 milion. W zakresie studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium to zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy nr 2/14/2018 rok z dnia 6 grudnia 2018 roku. Przyjęte studium uwzględnia wnioski i uwagi, które były zgłaszane przez mieszkańców w trakcie jego opracowywania.
realizacja lokalnego programu rewitalizacji. Lokalny program rewitalizacji został opracowany na lata 2016-2023. Był on aktualizowany w roku 2019. Obszar rewitalizacji obejmuje 9,8% powierzchni gminy i 26,9% mieszkańców gminy. Obszarem rewitalizacji objęto dwie miejscowości w naszej gminie. Jest to miejscowość Osięciny i Pilichowo. I w ramach projektu zaplanowano aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców pod obszarów Osięciny i dotyczy miejscowości Pilichowo, Pilichowa i Osięcin. Są tam, będą przeprowadzane warsztaty senioralne dla społeczności obszaru rewitalizacji, aktywizacja wielopokoleniowej społeczności oraz aktywizacja osób bezrobotnych. Natomiast w zakresie rozwoju infrastruktury przeprowadzono remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Ta realizacja była zaplanowana na 2021 rok. Wyposażono budynek socjalny na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny oraz remont i wyposażenie budynku OSP w miejscowości Pilichowo. Realizacja planu rozwoju sieci dróg gminnych uchwałą Rady Gminy nr 11/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku przyjęto plan rozwoju sieci dróg gminnych na lata 2016-2020. On został zmieniony w roku 2019. W ramach niniejszego programu wykonano przebudowano 24 odcinki dróg gminnych. W tym 13 odcinków to był pojedynczy sprysk o łącznej długości 7,130 metrów bieżących, 8 odcinków pojedynczego sprysku o długości 7 km i 40 metrów. Dwa odcinki dróg utwardzono kamieniem wapiennym o łącznej długości 1 km i 110 metrów bieżących, jeden odcinek masą asfaltową. Ponadto w ciągu minionego roku na bieżąco wykonywane były remonty cząstkowe dróg gminnych. W zakresie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022 został przyjęty uchwałą Rady Gminy w 2018 roku. I na dzień 31 grudnia 2020 roku mieszkaniowy zasób gminy Osięciny stanowi 25 lokali mieszkalnych. Gmina nie posiada lokali socjalnych i lokale mieszkalne, które stanowią nasz zasób, przeznaczone są na wynajem na ogólnych zasadach stosownie do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Realizacja programu opieki nad zabytkami. Gmina posiada program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020. Został on przyjęty uchwałą Rady w 2017 roku. Na terenie gminy jest prawie 80 zabytków włączonych do gminnej ewidencji zabytków. W tym między innymi dwa zespoły kościelne, 5 dworów oraz 9 parków podworskich. W 2020 roku w parku w Borucinku dokonano uporządkowania terenu, usunięto śmieci, dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, przeprowadzono cięcia sanitarne drzew. Wykonano nasadzenia zastępcze w parku w Krotoszynie 9 sztuk drzew, w Borucinie 5 sztuk i w Borucinku również 5 sztuk drzew.
Ponadto przeprowadzano prace porządkowe w parkach przydworskich w miejscowości Borucin, Borucinek i Szalonki. I w ramach programu w 2020 roku udzielono dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej w Osięcinach z przeznaczeniem na remont dachu kościoła i dla parafii rzymskokatolickiej w Kościelnej Wsi na prowadzenie prac remontowych w kościele. Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej. Gmina posiada plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osięciny. Został przyjęty uchwałą w 2016 roku i w ramach tego dokumentu strategicznego pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Osięcinach, w Kościelnej Wsi i w Pocierzynie. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku. Na sesji Rady Gminy Osięciny w dniu 19 grudnia 2020 roku została podjęta uchwała numer 112/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. W trakcie roku później ona była również, ta uchwała, zmieniana. Wykonanie podjętej uchwały i realizacji zadań i celów określonych w tym akcie prawnym było możliwe dzięki współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucji, które działają na terenie naszej gminy, takie jak GOPS, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoły Podstawowe, Niepubliczny Zakład Opieki Społecznej w Osięcinach, Dzielnicowi, KPP Radziejów, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych czy zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie. Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku na realizację zadań zaplanowano środki finansowe, dochody w wysokości 96 tysięcy. Wykonano 97 961 złotych 51 groszy, w tym przeciwdziałanie narkomanii 2000 złotych. Po stronie wydatków zaplanowano 98 458 zł 83 grosze, wykonano 62 517 zł i 73 grosze. Natomiast na punkt konsultacyjny przeznaczono środki w wysokości 6223 zł i 24 grosze. I w roku 2020 przeprowadzano remont pomieszczenia punktu. Nastąpiło tam malowanie, naprawy urządzeń sanitarnych i doposażenie. I za kwotę 2896 zł 75 groszy. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2014-2032. W 2020 roku w ramach atowe 72 nieruchomości, to jest w ilości 161,62 tony. Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła środki z budżetu gminy w kwocie 5516,98 groszy oraz pozyskała środki w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest kwota 57514,82 groszy. W zakresie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie gminy Osięciny za 2020 rok. W 2020 roku na podstawie zgłoszeń od mieszkańców odłowiono 23 psy i 7 kotów, które do czasu adopcji przez nowego właściciela były czasowo utrzymywane
przez gminę. W 2020 roku wszystkie odłowione zwierzęta znalazły nowego właściciela. Gmina zawarła umowy na adopcję. Ponadto zawarła umowę z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka ZOO w Grudziądzu na ewentualne umieszczenie odłowionych zwierząt w schronisku. Realizacja uchwał Rady Gminy Osięciny. W 2020 roku Rada Gminy Osięciny podjęła 72 uchwały, w tym podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Było to 30 uchwał. W 4 przypadkach Rada Gminy Osięciny uchyliła wcześniej podjęte uchwały. W stosunku do jednej uchwały zostało wszczęte postępowanie nadzorcze wojewody. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi. Gmina Osięciny jest członkiem lokalnej grupy działania Razem dla Powiatu i w 2020 roku z budżetu gminy przekazała kwotę 10 200 zł z tytułu składek członkowskich. Inne istotne działania wójta gminy. Wójt jest członkiem następujących ciał konsultacyjnych: Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego oraz Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Teraz omówię jedną z ważniejszych części, jest to realizacja inwestycji w 2020 roku. Dotacja celowa budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osięciny. Całkowity koszt wykonania to 25 tysięcy złotych. Budowa linii wodociągowej w miejscowości Osięciny w ulicy Płowieckiej o długości 112 metrów bieżących. Całkowity koszt wykonania to 16 130 zł. Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w miejscowości Osięciny. Wykonanie wyniosło 30 215 zł i 23 grosze. Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w miejscowości Kościelna Wieś o długości 400 metrów bieżących. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 26 015 zł. Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Lekarzewice o długości 540 metrów bieżących. Zadanie wykonano za 15 202,80 zł. Wykonanie części sieci wodociągowej przy ulicy Leśnej w miejscowości Osięcina o długości 130 metrów bieżących. Wykonanie za kwotę 7 995 zł. Przebudowa drogi gminnej Bartłomiejowice-Witoldowo o długości 350 metrów, wykonanie 33 112 zł 15 groszy, przebudowa drogi gminnej Osięciny-Jarantowice o długości 400 metrów kamieniem za kwotę 29 881 zł i 17 groszy. Dokonano przebudowy drogi gminnej Osłonki Redecz Krukowy o długości 1 kilometra podwójnym spryskiem. Zadanie wykonano za kwotę 83 988 zł i 49 groszy. Dokonano przebudowy drogi Pułkownikowo-Krotoszyn o długości 1 kilometra 390 metrów podwójnym spryskiem. Zadanie wykonano za kwotę 132 167 zł i 89 groszy. Dokonano przebudowy drogi gminnej Borucin-Redecz-Krukowy o długości 450 metrów. Jest to podwójny sprysk. Wykonanie za kwotę 38 681 zł i 84 grosze. Przebudowano drogę gminną Borucin-Borucin o długości 1 km 240 metrów za kwotę 40 834 zł i 87 groszy. Nastąpiła przebudowa drogi gminnej Bimno-Pilichowo o długości 0,380 metrów za kwotę 38 194 zł i 20 groszy. Przebudowa drogi gminnej Bimno-Pilichowo o długości 570 metrów pojedynczym spryskiem.
Kwota to 22 452 zł i 24 grosze. Przebudowa drogi Bilno-Pilichowo o długości 550 metrów, pojedynczy sprysk 26 956 zł. Przebudowa drogi Szalonki-Pilichowo, pojedynczy sprysk 21 681 zł 53 grosze. Przebudowa drogi Krotoszyn-Krotoszyn o długości 1 km. Pojedynczym spryskiem za kwotę 32 850 w Zamszyce o długości 440 metrów, podwójny sprysk. Wykonanie to 28 131 zł 54 grosze. Przebudowa drogi gminnej Borucinek-Borucinek o długości 710 metrów, kwota 15 446 zł i 49 groszy. Przebudowa drogi gminnej Jarantowice-Samszyce pojedynczym spryskiem o długości 520 metrów. Wykonanie to kwota 17 573 zł i 91 groszy. Dokonano przebudowy drogi dojazdowej do Centrum Rekreacji w Bartłomiejowicach o długości 160 metrów, wykonanie 20 551 zł. Dokonano przebudowy drogi gminnej Sęczkowo-Wola Skarbkowa, podwójny sprysk, 100 297 zł 78 groszy. Przebudowano drogę w miejscowości Włodzimierka Bodzanówek, kwota 48 386 zł i 40 groszy. Przebudowa drogi Żakowice-Żakowice o długości 350 metrów, kwota 30 286 zł i 84 grosze. Przebudowano drogę Borucin-Borucin podwójnym spryskiem 250 metrów, 22 461 zł i 25 groszy. Dokonano przebudowy drogi gminnej Różki-Sęczkowo, długość 850 metrów i Krotoszyn-Witoldowo 150 metrów. Wykonano to za kwotę 102 832 zł i 59 groszy. Przebudowa drogi Pilichowo-Latkowo o długości 1 km i 500 metrów bieżących. Wykonano to za kwotę 71 262 zł i 39 groszy. Dokonano przebudowy drogi Osięciny-Pułkownikowo o długości 1 km. Wykonano za 35 309 zł i 3 grosze. Przebudowa drogi gminnej Powałkowice-Powałkowice o długości 830 metrów. Wykonanie 39 532 zł i 75 groszy. Dokonano przebudowy drogi gminnej ulicy Sportowej w miejscowości Osięciny o długości 265 metrów. Wykonanie to 244 188 zł i 91 groszy. Budowa chodników w miejscowości Osięciny za kwotę 33 530 zł i 44 grosze. Wykonano miejsca postojowe przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Kościelna Wieś. Wykonanie to wyniosło 25 415 zł i 21 groszy. W zakresie infostrady Kujaw i Pomorza wydatkowano środki na kwotę 13 393 zł i 24 groszy. Wpłacono na fundusz wsparcia policji dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla komendy powiatowej, to jest 5 tysięcy. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Osięcinach w kwocie 239 500 zł. Wykonano ocieplenie oraz wstawiono drzwi wejściowe w budynku remizy OSP w miejscowości Pilichowo za kwotę 95 tysięcy złotych. Dokonano budowy placu zabaw przy przedszkolu komunalnym w miejscowości Osięciny za kwotę 49 951 zł i 69 groszy.
Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny za kwotę 24 568 zł i 20 groszy. Zakup zmywarki kapturowej, kwota 12 338 zł i 28 groszy. Utworzono i wyposażono klub seniora plus w kwocie 95 328 zł i 54 grosze. Dokonano budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osięciny przy ulicy Płowieckiej o długości 109 metrów. Kwota to 16 230 zł. Wykonano ogrodzenia przy przepompowni ścieków o długości 370 metrów, to jest za kwotę 32 516 zł i 75 groszy. Dokonano budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarmarczna, Malinowa, Olchowa i Leśna. To jest kwota 373 297 i 85 groszy. Zakupiono dmuchawy do sprężania powietrza. To jest koszt 15 470 zł. Wykonano projekt na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Karolin. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osięciny. Wykonanie 91 771 zł. 89 groszy. Wykonano dokumentację na targowisko w kwocie 20 000. Wykonanie i montaż siłowni wewnętrznej w miejscowości Osięciny 116 022 zł i 69 groszy. W zakresie realizacji zadań, które dotyczą pomocy społecznej, nie będę tego tutaj omawiać, dlatego że było to przedmiotem już wcześniejszych sprawozdań, które były przedstawione przez panią kierownik. Tak samo sprawy związane z Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury. Także no, te sprawy zostaną pominięte. No chyba, że chcecie państwo, żebym mówiła. W zakresie oświaty i edukacji w gminie Osięciny w 2020 roku funkcjonowały dwie publiczne szkoły podstawowe i jedno publiczne przedszkole. Sieć szkół i prowadzonych przez gminę Osięciny przedstawia się w taki sposób, że jest to szkoła podstawowa w Osięcinach oraz szkoła podstawowa w Kościelnej Wsi. No teraz ona została zlikwidowana, także od września no nie będzie działać ta szkoła już w tej miejscowości. I sieć publicznych przedszkoli to przedszkole komunalne w Osięcinach. W zakresie wydatków co roku dokładano do wydatków oświatowych i w roku 2020 była to kwota 1 655 036 zł i 51 groszy. Do placówek niepublicznych gmina przekazała subwencje dla klas od 0 do 8 w wysokości 1 346 958 zł i 56 groszy. Subwencja dla przedszkola to 36 524 zł i 26 groszy i dotacja na przedszkole 646 741 zł i 42 grosze. Razem to była kwota 2 030 224 zł i 24 grosze. Gmina Osięciny realizuje także obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewnia dowóz lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczących się w szkołach lub ośrodkach poza gminą. I na ten cel przekazano 8 196 zł i 65 groszy. Jeszcze powiem tak pokrótce na temat rolnictwa, bo dominującą funkcją gminy jest właśnie rolnictwo i struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco.
Razem ilość gospodarstw naszej gminie to 1016, średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa wynosiła 11,36 hektara. Od dłuższego czasu obserwuje się zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych. Zmienia się również struktura obszarowa gospodarstw. I w roku 2020 był przeprowadzony przy koordynacji Gminnego Biura Spisowego powszechny spis rolny i szczegółowe dane pozyskane w trakcie spisu są w opracowaniu GUS-u. Na terenie gminy na rzecz rolnictwa prowadzi działalność Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna, której głównym zadaniem jest konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych. Działalność spółki nie podlega organom gminy. Przedsiębiorcy. W 2020 roku zarejestrowanych było 36 podmiotów gospodarczych, których siedzibą wykonywania działalności był teren gminy Osięciny. I do końca 2011 roku ewidencję działalności gospodarczej prowadziły urzędy gmin, natomiast od 1 stycznia 2012 roku organem jest Ministerstwo Gospodarki. Obecnie ewidencja prowadzona jest przez Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej. Na terenie gminy funkcjonują takie podmioty jak Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z Osięciny, Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny, Zakłady Mechaniki Pojazdowej, jest 5 takich zakładów, Stacja Diagnostyczna Pojazdów Samochodowych jest tylko jedna, Usługi Kowalskie 3, Usługi Weterynaryjne 4, Usługi Fryzjerskie 5, Usługi Kosmetyczne 3, Apteki 4, Sklepy Spożywczo-Przemysłowo-Mięsne 21 oraz jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność w różnych branżach. Sprawy administracyjne. W 2020 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było łącznie 31 pracowników, w tym 20 osoby na stanowiskach administracyjnych, 11 osób na stanowiskach fizycznych. Urząd Gminy jako pracodawca od kilkunastu lat uczestniczy w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu naszej gminy, korzystając z różnych form zatrudnienia tych osób. Najczęściej wykorzystywaną formą aktywizacji zawodowej jest zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy. Na podstawie zawartych umów i porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie. W 2020 roku zatrudniono 17 osób w ramach robót publicznych. Jest to korzystne dla pracodawcy, gdyż otrzymuje on zwrot części poniesionych wydatków oraz w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 20 osób i pracodawca tutaj również otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 60% wynagrodzenia. Teraz powiem na temat spraw związanych z Urzędem Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego w 2020 roku sporządził akta urodzenia dziecka 7, zgonów 76, zawarcia związku małżeńskiego 43, w tym konkordatowe 30, cywilnych 9, transkrypcja 4. Ponadto wydano 752 odpisy skrócone aktów stanu cywilnego oraz wprowadzono 702 aktów, 193 wzmianki i 1384 przypisków do systemu rejestrów państwowych. Natomiast w Biurze Ewidencji Ludności w 2020 roku przyjęto 300 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Średni czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 2-3 tygodnie. W 2020 roku w Urzędzie Gminy w imieniu wójta gminy wydano decyzje administracyjne. O ustaleniu warunków zabudowy wydano 50 decyzji, celu publicznego 5,
objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osoby nieubezpieczonej, była to jedna decyzja, nałożeniu świadczeń rzeczowych 5, wydano 45 kart dużej rodziny, przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym 82 decyzje, na zajęcie pasa drogowego 35, o ustaleniu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 7, o środowiskowych uwarunkowaniach 22 decyzje, zezwolenie na usunięcie drzew 8, określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7, decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk 2 decyzje, zatwierdzające podział nieruchomości 15, zatwierdzające rozgraniczenie nieruchomości 7, wymeldowania z pobytu stałego 7, wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 2611, zmieniające łączne zobowiązania pieniężne 306, umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego 25, odroczenia terminu płatności 2 decyzje, ulgi na zakup gruntów rolnych 11, ulgi inwestycyjnej 16. I w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 881. I w 2020 roku od wyżej wydanych decyzji nie wniesiono odwołań do organu wyższej instancji. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dobrze, ja dziękuję za przedstawienie raportu. Teraz następny punkt, debata nad raportem. Musimy pamiętać o tym, że nasza gmina jest gminą wiejską i posiadamy budżet, jaki posiadamy. Myślę, że to, co mogliśmy zrobić w 2020 roku, wykonaliśmy. Zawsze oczywiście będą oceny też negatywne, bo nie zaspokoimy potrzeb. To, żebyśmy wsłuchiwali się w ich potrzeby i problemy i starali się pomóc w tej kwestii. Także dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Jeszcze może jakieś pytania? Dobrze, nie widzę. Przechodzimy do punktu. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Oświęcimia wotum zaufania. Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta gminy Oświęcimia. Uchwala się, co następuje. Po zakończeniu debaty nad raportem gminy za 2020 udziela się wotum zaufania wójtowi gminy Oświęcimia. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uległego ogłoszeniu z biuletyni informacji publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania uchwały. Na podstawie przeprowadzonego głosowania imiennego stwierdzam, że za podjęciem głosowało 12 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz w swoim stanowi załącznik do protokołu i będzie podany do publicznej wiadomości biuletyni informacji publicznej. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe gminy za 2020 rok. A w wystąpieniu wójta dotyczące realizacji budżetu w 2020 roku. Proszę panią wicewójta o przedstawienie. Realizacja budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco. Zaplanowany w kwocie 39 950 549 zł i 41 groszy. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 41 684 017 zł i 79 groszy. To jest 104,3% planu.
i w ramach dochodów ogółem realizacja dochodów bieżących stanowi kwotę 37 513 791 zł i 18 groszy. To jest 99,7% planu, a zrealizowane dochody majątkowe stanowią kwotę 4 170 226 zł i 61 groszy. To jest 180,2% planu. W strukturze dochodów, dochodu z tytułu dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne stanowiły 47,2%, subwencje ogólne 31,3% oraz dochody własne to 21,5% i dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 8 953 773 zł i 37 groszy. W tym do najwyżej wykonanych należą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 3 594 484 zł, to jest 99,8% planu. Podatek od nieruchomości 1 806 214 zł i 56 groszy, czyli 100,9% planu i podatek rolny 1 087 147 zł i 84 grosze, to jest 97,2% planu. W wyniku obniżenia w 2020 roku przez Radę Gminy górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych uzyskano dochody niższe o kwotę 1 295 074 zł i 65 groszy. Zaległości wobec gminy wyniosły, to jest od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 513 707 zł i 42 grosze i kwota ta wzrosła o 18 539 zł i 29 groszy w stosunku do okresu roku ubiegłego. W tym zaległości podatkowe wynoszą 268 641 zł i 29 groszy i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 19 651 zł i 46 groszy. W celu wyegzekwowania tych należności w stosunku do osób, które zalegają z płatnościami, gmina podjęła czynności przewidziane w ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiano tytuły wykonawcze. Zaplanowane w kwocie 40 628 534 zł i 26 groszy wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 38 291 780 zł i 97 groszy, co stanowi 94,2% planu. Z tego wydatki bieżące 35 594 420 zł i 81 groszy, co stanowi 94,7% planu i wydatki majątkowe 2 697 360 zł i 16 groszy. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki z tytułu świadczeń 1310 zł i 90 groszy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 10 663 954 zł i 29 groszy.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 376 690 zł i 28 groszy oraz wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące 3 190 731 zł i 55 groszy. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 1 919 370 zł i 37 groszy przy planowanej wielkości dodatniej wynoszącej 46 147 015 zł. Oznacza to, że został zachowany wymóg określony przepisem artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. W 2020 roku gmina nie zaciągała przychodów zwiększających dług. Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada zadłużenie w wysokości 210 018 zł, co stanowi 0,5% zrealizowanych dochodów budżetu. I według planu budżet na rok 2020 miał zamknąć się deficytem w wysokości 677 984 zł i 85 groszy. Na skutek niżej niż zakładano realizacji planu wydatek, budżet okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 392 236 zł i 82 groszy. Powiem jeszcze na koniec, że realizacja budżetu to praca wielu osób, to jest praca nas wszystkich i za tę właśnie pracę pragnę podziękować. Działając w imieniu wójta swoim, pozwólcie Państwo, że podziękuję przewodniczącemu Rady Gminy panu Ryszardowi Błaszczykowi za współpracę, za aktywność, paniom i panom radnym dziękuję również za współpracę, za życzliwe i kompetentne podejście do spraw gminy i mieszkańców, pani skarbnik gminy, pani sekretarz, kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom, w szczególności dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, bo wiem, jak jest to bardzo odpowiedzialna praca, wymagająca znajomości różnych przepisów, jeszcze odpowiedniego ich zastosowania, także nie ma co zazdrościć nam, urzędnikom, tej pracy, bo naprawdę jest ona bardzo stresująca. Dziękuję również Państwu sołtysom za współpracę z urzędem i aktywne działania na rzecz mieszkańców Sołec. Dziękuję wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom, które aktywnie działają w naszej gminie i dzięki tutaj Państwa zaangażowaniu mogliśmy realizować ważne zadania i służyć dobru naszej lokalnej wspólnoty. Także dziękuję bardzo wszystkim jeszcze raz. Ja też bardzo dziękuję. Przerwę robimy, nie, przerwę nie, przerwę nie, absolutorium dopiero. Teraz punkt B, przedstawienie opinii składu rzekomo Regionalnej Izby Rachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażania opinii przedłużonym przez wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Pani Wicewójt przedstawiła sprawozdanie budżetowe, ja natomiast przedstawię sprawozdanie finansowe, na które składają się bilans wykonania budżetu gminy Osięciny za 2020 rok, łączny bilans budżetowych za 2020 rok, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat
samorządowych jednostek budżetowych za 2020 rok i łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian samorządowych jednostek budżetowych za 2020 rok. Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Aktywa. Ogółem stan na początku roku to kwota 3 184 875 zł 31 groszy. Ogółem stan na koniec roku to kwota 6 559 330 zł 3 grosze. I w tym środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym oraz środki na rachunkach lokat. Stan na początku roku 3 76 418 zł 93 grosze. Stan środków na koniec roku to kwota 6 428 215 zł 33 grosze. Należność 38 groszy. Stan na koniec roku 131 114 70 zł 70 groszy. Są to środki z udziału w podatku od osób fizycznych, czyli w PIT-ach, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w CIT-ach. Środki te dotyczą starego roku, a fizycznie na rachunek bankowy wpływają w nowym roku, dlatego są to należności. Pasywa. Stan na początku roku ogółem po pasywach to kwota 3 184 875 zł 31 groszy. I ogółem stan na koniec roku po pasywach 6 559 330 zł 3 grosze. W skład pasywów wchodzą zobowiązania. Stan na początku roku 310 449 zł 11 groszy. Stan na koniec roku 248 822 zł 1 grosz. W tym zobowiązania finansowe, czyli do spłaty kredyty pożyczki. Stan na początku roku to kwota 310 018 zł, natomiast stan na koniec roku to kwota 210 018 zł. Pozostałe zobowiązania to kwota na początek roku 321 49 groszy i stan na koniec roku 5991 65 groszy. Są to środki, które gmina musi przekazać do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Kwota 5386 zł 0 groszy oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego do budżetu państwa do wojewody 605 zł 65 groszy. Aktywa netto budżetu. Stan na początku roku kwota 2 333 504 20 groszy i stan na koniec roku to kwota 5 725 741 złotych 2 grosze. W tym stan na początku roku deficyt 286 460 złotych 18 groszy, stan na koniec roku nadwyżka budżetowa w kwocie 3 392 236 złotych 82 groszy. Skumulowany wynik budżetu, stan na początku roku to kwota 2 619 964 złote 38 groszy i stan na koniec roku 2 333 504 złote 20 groszy. Rozliczenia międzyokresowe. Stan na początku roku 540 922 zł i stan na koniec roku 584 767 zł. Są to środki, które na rachunek bankowy wpływają pod koniec grudnia, a dotyczą subwencji oświatowej na następny rok, na miesiąc styczeń. Dlatego nazywają się rozliczenia międzyokresowe. Następne sprawozdanie jest to łączny bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. Tak jak każdy bilans, aktywa i pasywa. Aktywa ogółem to kwota 42 454 125 zł 27 zł. Jest to stan na początku roku i stan na koniec roku po aktywach
to kwota 45 676 735 złotych 52 grosze. W skład aktywów wchodzą aktywa trwałe, czyli wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, czyli niezakończone inwestycje, akcje, udziały, środki na rachunkach bankowych, ale wszystkich rachunkach, w tym również środki na rachunku funduszu socjalnego, środki na rachunku sum depozytowych, należności oraz materiały i zapasy. Pasywa. Ogółem stan na początku roku to kwota 42 454 125 złotych 27 groszy i stan po aktywach na koniec roku to kwota 45 676 złotych 735 złotych 52 grosze. W skład pasywów wchodzą fundusz. Stan na początku roku 40 607 512 zł 6 groszy. Stan na koniec roku to kwota 43 439 891 groszy złotych 11 groszy. Fundusz jednostki. Na fundusz jednostki składa się zysk i strata. W placówkach oświatowych i w GOPS-ie strata 18 756 956 zł 79 groszy, natomiast w jednostce Urząd Gminy, bo są dochody i wydatki, dochody wyższe od wydatków, jest zysk, stan na koniec roku to kwota 29 824 055 złotych 40 groszy oraz zobowiązania ogółem, stan na początku roku 1 046 2 236 844 złote 41 groszy. W skład zobowiązań wchodzą zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec budżetów, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pozostałe zobowiązania oraz sumy depozytowe. Ponadto w pasywach rozliczenia międzyokresowe kosztów i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przejdę do następnego sprawozdania. Jest to rachunek łączny, rachunek zysków i strat jednostki. Stan na początek roku po przychodach 41 904 019 zł 30 groszy minus kwota kosztów działalności operacyjnej. Jest to kwota 30 812 371 złotych 14 groszy. Zysk 11 091 648 złotych 16 groszy. Dodać pozostałe przychody operacyjne w kwocie 192 674 złote 83 grosze. Minus pozostałe koszty operacyjne w kwocie 100 groszy plus przychody finansowe, jest to kwota 80 381 złotych 16 groszy minus koszty finansowe 100 094 złote 50 groszy i na czysto zysk netto to kwota 11 067 098 złotych 61 groszy. I ostatnie sprawozdanie finansowe, jest to łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki. Fundusz jednostki na początku roku 24 055 046 złotych 61 groszy. Do tego plus zwiększenia funduszu to kwota 67 217 383 złote 68 groszy. Na zwiększenia funduszu wchodzą zysk z roku ubiegłego, zrealizowane wydatki budżetowe, środki na inwestycje, nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączyć 1637 zł, średni ubiegły, zrealizowane dochody budżetowe, dotacje i środki na inwestycje, wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie. Inne zmniejszenia.
Fundusz jednostki na koniec okresu, czyli na koniec roku 2020, to kwota 32 372 792 zł 50 groszy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję pani skarbnik. Punkt B. Przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkową w Bydgoszczy w sprawie wyrażania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Osięciny sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenie absolutorium dla wójta gminy za 2020 rok. Proszę panią skarbnik o przedstawienie. Uchwała nr 13 łamane na S na 2021 składu orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez wójta gminy Osięciny sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2020 rok. Skład orzekający nr 9 w osobach: przewodnicząca Halina Strzelecka, członkowie Karol Bednarek i Elżbieta Osińska. I ten skład postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez wójta gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2020 rok. Uzasadnienie. Stosownie do postanowień artykułu 267 ustawy o finansach publicznych wójt gminy Osięciny przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół we Wrocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonych dokumentów przy uwzględnieniu danych wynikających ze sprawozdań budżetowych za 2020 rok, o których mowa w artykule 41 ustawy o finansach publicznych, jakie zostały przekazane do tutejszej Izby zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Analizie poddano również sprawozdania w zakresie operacji finansowych, czyli te sprawozdania finansowe, o których mowa w artykule 41 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2020 rok, uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu całego 2020 roku. W wyniku analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2020 rok i sprawozdań budżetowych skład orzekający stwierdził, co następuje. Sprawozdanie opisowe zawiera zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości, jak w uchwale budżetowej na 2020 rok. Przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawionych w ramach informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Zostały zatem spełnione wymogi określone przepisami artykułu 267 oraz artykułu 269 ustawy o finansach publicznych. Wyrywkowa kontrola w zakresie danych liczbowych nie wykazała rozbieżności w sprawozdaniu opisowym w porównaniu ze sprawozdaniami budżetowymi. Nie stwierdzono także rozbieżności w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w porównaniu z wielkościami planów wynikających z uchwał i zarządzeń organów gminy w sprawie budżetu i jego zmian na 2020 rok. Zgodnie z dyspozycją artykułu 231 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu odniesiono się do dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. Spełniając wymóg artykułu 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku
O sprawozdaniu ujęto informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu. Przy powyższym skład orzekający przypomina, że niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy pochodzące z poszczególnych tytułów, w odniesieniu do których odrębne ustawy wskazują imienne wymienione wydatki, jakie mają być z nich sfinansowane w następnym roku budżetowym, powinny być zaplanowane jako przychody, o których mowa w artykule 217 ustawy o finansach publicznych. Przychody z tego źródła należy zaklasyfikować zgodnie z treścią załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji. W paragrafie 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dane zawarte w sprawozdaniu RB28S z wykonania planu wydatków nie wskazują na przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków. Sprawozdanie zawiera informację o stanie mienia jednostki. Informacja ta spełnia wymogi określone w artykule 267 ustawy o finansach publicznych. W ocenie składu orzekającego przedłożone sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz daje Radzie Gminy Osięciny możliwości dokonania oceny wykonania budżetu za 2020 rok. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, skład orzekający postanowił jak sentencji uchwały, czyli zaopiniował pozytywnie wykonanie budżetu za 2020 rok. Dziękuję. Dobrze, punkt C. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy Osięciny za 2020 rok i udzielenia absolutorium dla wójta gminy Osięciny za 2020 rok. Poproszę panią skarbnik o przedstawienie. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Osięciny za 2020 rok. Komisja w składzie Cybulski Piotr, przewodniczący komisji, Ochocińska Urszula, członek komisji, Pasturczak Dariusz, członek komisji, Wesołowski Włodzimierz, członek komisji. Działając na podstawie artykułu 18a ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2020 rok oraz wnosi do Rady Gminy Osięciny o udzielenie panu Jerzemu Izydorskiemu, wójtowi gminy Osięciny, absolutorium za 2020 rok. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2020 rok, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie panu Jerzemu Izydorskiemu, wójtowi gminy Osięciny, absolutorium za 2020 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzielenie absolutorium 4 głosy, przeciwko udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.
Komisja rewizyjna na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających oceniła, że wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Zdaniem Komisji Rewizyjnej, wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2020 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi. Dziękuję. Dobrze, dziękuję pani skarbnik. Punkt D. Przedstawienie opinii składu Rzeczonego Ogólnej Izby Obrachunkową w Bydgoszczy o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Osięciny. Poproszę panią skarbnik jeszcze przedstawienie. Uchwała numer 4/KR na 2021 składu orzekającego numer 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Osięciny za 2020 rok. Działając na podstawie artykułu 13 o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz w związku z artykułem 18a ustawy o samorządzie gminnym, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyznaczenia składów orzekających z zakresu ich działania, skład orzekający numer 9, przewodniczący Halina Strzelecka, członkowie Karol Bednarek i Elżbieta Osińska. Ten skład orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Osięciny za 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję. Punkt E. Dyskusja dotycząca realizacji budżetu za 2020 rok. Dyskusję proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Czy jeszcze może ktoś chciał zabrać głos z radnych? Że nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Osięciny za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwała Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Osięciny za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Rada Gminy Osięciny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu zatwierdzeniu się ze sprawozdaniem finansowym gminy Osięciny za 2020 rok oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, poległ publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania uchwały. Na podstawie przeprowadzenia głosowania imiennego stwierdzam, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu i będzie modowany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Punkt 8.
podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Oświęciny za 2020 rok. Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Oświęciny za 2020 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy o sprawozdaniu i wykonaniu budżetu za 2020 rok oraz opinię Regionalnej Izby o wniosku Komisji Rewizyjnej, informacji o stanie mienia, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji Rady Gminy w Oświęcinach głosowaniu jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela absolutorium wójtowi gminy Oświęcin panu Jerzemu Izetarskiemu za 2020 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w odległym publikacji sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania uchwały. Na podstawie przeprowadzenia głosowania imiennego stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu i będzie oddawany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Ja chciałem w imieniu swoim, jak i całej Rady podziękować wszystkim pani radnej, radnym, że doceniliśmy pracę pana wójta za 2020 rok. Wiadomo, że było dużo wykonanych inwestycji, co pani przedstawiła, pani wicewójt. Także bardzo dziękujemy panu wójtowi. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrze, przerwę robimy, tak? 10 minut przerwy.
Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Osięciny na lata 2021-2025. Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Osięciny na lata 2021-2025. Wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową gminy Osięciny obejmującą prognozę, a nie ustalanie dotyczące budżetu gminy Osięciny na lata 2021-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Osięciny na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2, punkt 2 otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Osięciny realizowanych w latach 2021-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt drugi. Objaśnienie przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Osięciny lata 2021-2025 stanowiących załącznik nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Osięciny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podległego ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania uchwały. Na podstawie przeprowadzenia głosowania imiennego stwierdzam, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu i będzie on do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osięciny na 2021 rok. Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Osięciny na lata 2021-2025. Przepraszam, to nie to uchwała. Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osięciny za 2021 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 1, punkt 1, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Dochody budżetu na 2021 rok o łącznej kwocie 39 529 598 zł 1 grosz. Z tego dochody bieżące w kwocie 37 940 154 zł 1 grosz. Dochody majątkowe w kwocie 1 589 444 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Punkt drugi, paragraf pierwszy, ustęp drugi, punkt drugi otrzymuje brzmienie. Dotacje i środki na finansowanie wydatków należących zleconych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 w kwocie 238 918 zł. Punkt 3, paragraf 1 ustęp 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10 977 838 zł 1 grosz zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały. Punkt 4, paragraf 2, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu na 2021 rok o łącznej kwocie 41 433 651 zł. Z tego wydatki bieżące w kwocie 37 134 961 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 4 298 680 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały. Punkt 5, paragraf 2, ustęp 2, punkt 1 otrzymuje brzmienie. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10 977 838 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf 2 ustęp 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 i 2 i 3 w kwocie 244 900 zł.
Punkt 7, paragraf 2, ust. 2, punkt 4 otrzymuje brzmienie. Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane w kwocie 11 893 734 zł. Punkt 8, paragraf 2, ust. 2, punkt 5 otrzymuje brzmienie. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10 256 071 zł. Punkt 9, paragraf 2, ust. 2, punkt 6 otrzymuje brzmienie. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 114 218 zł. Punkt 10, paragraf 2, ust. 3, punkt 1 otrzymuje brzmienie. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 298 689 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1, 2 i 3 w kwocie 1 307 837 zł. Punkt 11, paragraf 2, ust. 4 otrzymuje brzmienie. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do mniejszej uchwały. Punkt 12, paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Planowane kwoty dotacji udziału udzielonych z budżetu gminy Oświęcim w kwocie 3 674 882 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do mniejszej uchwały. Punkt 13, paragraf 13a otrzymuje brzmienie. Uchwala się plan dochodów bieżących w kwocie 21 719 zł i plan wydatków bieżących w kwocie 21 719 zł na realizację zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Oświęcimy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podległej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania uchwały. Na podstawie przeprowadzenia głosowania imiennego stwierdzam, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu i będzie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowych z budżetu gminy Oświęciny na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2021 roku. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowych z budżetu gminy Oświęciny na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się zasady i tryb postępowania przy udzieleniu dotacji celowych z budżetu gminy Oświęciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiące załącznik do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Z dniem wejścia w życie mniejszej uchwały traci moc uchwała nr 24/207/2021 Rady Gminy Oświęciny z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowych z budżetu gminy Oświęciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Oświęciny. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przystępujemy do głosowania uchwały. Na podstawie przeprowadzenia głosowania imiennego stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu i będzie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Punkt 12. Pani jak dojedzie, dobrze weźmiemy? Jest? O, proszę. Dobrze, to punkt jest 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłat na terenie gminy Oświęciny. Może pani zabierze głos w tej sprawie? Pani tu przyjdzie bliżej.
niestety stawki muszą wzrosnąć, ponieważ brakuje nam funduszy. Z opłat, które mieliśmy od 2020 roku, od września, kiedy przetarg jest już ustalany od tonażu, to znaczy od jednej tony. Wcześniej ta stawka była ryczałtowa. W sierpniu ostatnia faktura, bo to był ryczałt, wynosiła 94 800, a średnia od września do teraz maja to jest w granicach 150 000. Także wzrost jest duży. Ten wzrost też może być spowodowany wzrostem opłaty środowiskowej, która w 2018 roku wzrosła z kwoty 24 zł za tonę do 140 zł, a teraz w 2020 roku wzrosła do 270 za tonę. Z 24, tak, w 2018 do 2020 roku do 270, tak? Także to jest podyktowane tak naprawdę no, wszystkim, tak? Wzrostem wszystkiego, nie tylko, że tu akurat powstaje taka duża ilość odpadów czy coś innego, ale odpadów jest też dużo. Przedtem była ilość niezależna, tak? Można było ile się chce, a w tej chwili no, od tonażu jak płacimy, no to mamy firma, firma. Mamy faktury, to tak? Co zbiera? W przeliczeniu. To firma ponosi, a oni muszą te koszty sobie wliczyć, tak? Tak. Oni też... A tak, tak. Znaczy już są rozmowy na ten temat, bo tam już jest debata, że ta opłata i tak nic nie wniosła, a żeby znieśli tą opłatę tak drogą, jaka jest. Ale co z tego będzie, to nie wiadomo. Tak. W ogóle nie było potrzebnie wprowadzane te stawki od tych ważenia, nie? Bo wtedy jak było od osoby, to było inaczej. Teraz znaczy biorą, po przetargu wyszło... No, no, odgórnie, ministerstwo. Odgórnie. No i dlatego stawki się zmieniły. Jak wyszło teraz od tony, to... Opłaty środowiskowe, no bardzo dużo. Nie, to jest odgór, tak, to jest stawki, chciał czy nie chciał, to nawet będziemy mieli mało, przypuszczam, bo jeżeli włączymy te 9 miesięcy, tak, i to... Ale na podstawie, tak, koszty wszystkie, tak? To jest najgorsze, że z budżetu gminy nie możemy dofinansować tego, bo ustawa nam wiąże. Tak. Musi się samo sfinalizować, tak? Także, a... No tak, no, ale są ustalane w ogóle stawki ministerskie, prawda? Wymogi. Wymogi, tak. Wymogi w ministerstwie, a my stawki ustalamy, no bo żeby budżet jakoś funkcjonował. Tak. Dlatego mieszkańcy się należy powiedzieć wszystkiego, jak to wygląda, żeby każdy miał wiadomość. Może pani Bokrutka? Dlatego informacja o tym już jest wrzucona na stronie. Dzisiaj część już sołtysi dostali, żeby było wiadomo, jak to wygląda, tak? Żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jakie to są koszty w przeliczeniu na osobę, więc... na podstawie deklaracji, tak? Tak? Inaczej płaci. No nie, my musimy podzielić to na wszystkich, tak? Na jednego mieszkańca. Tak, zgodnie z deklaracjami, które mamy, tak? I tu jest ujęte. Ale dobrze, pani może krótko przedstawi, bo tutaj osoby słuchają, na pewno mieszkańcy naszej gminy, ile zbieramy w tej chwili za śmieci, a ile dopłacamy, musimy dopłacić, żeby brakuje tych zbieranych, ile mamy na dzisiejszy miesiąc, na miesiące, dwa miesiące do tyłu, czy trzy? Różnie.
40 i 50, no bo... Tysięcy miesięcznie brakuje pieniędzy. Tak, brakuje. Brakuje. A to co za co tam? 200 tysięcy jest miesiąc, 50 tysięcy. Tak. Wpływy, no coraz mniejsze, szczerze powiedziawszy. No właśnie, jak się ściągalność jest? 90, no teraz 85, no jak tak spod połowa roku to 85, tak? Ale coraz mniej ludzi wpłaca. O, a jak podwyższymy to... W tym miesiącu na przykład jest bardzo słabo. Tak, upomnienia, tytuły, wszystko jest, postępowanie egzekucyjne jest. I kosztem tego musimy... Niestety postępowania egzekucyjne też kosztują, no, które trzeba płacą, będziemy płacić. Ponieść, tak? No, także... Ale, ale, no, ale słyszę na to, że koszty egzekucyjne tylko... To wszystko wchodzi, tak. To są. W zależności od skuteczności koszty powstają. Na niższą krajową nie zabieram, ale tego sam się już dowidzę. Którym osobom nie mogą zabrać. No, niestety nie mogą zabrać są... i nic nie zrobić. Tak. No. Teraz jeszcze więcej wypłacić. No tak, jak w przeliczeniu nawet tak weźmy koszty wszystkie, tak? I transportu, tak, odbioru i koszty pozostałe, to w tym też jest tak. Obsługa, no PSZOK, który trzeba utrzymać, tak? No wszystkie edukacja i tak dalej. Tak, wielki koszt. Tak, więc tutaj przeliczając to wychodzi 26 zł na 0,5, tak, na osobę. Ale od tego jeszcze musimy ulgę. To na wszystkich, ja mówię, 26 zł od osoby, tak? Ale jest jeszcze ulga. Na bio. Na bio. 5 zł, tak? Ustalona. Tak naprawdę na osobę na bio wychodzi na liczbę osób, która w tej chwili oddaje bioodpady, 10 zł 20 groszy. Na osobę. Mamy bio. Bo mamy bio, 9 miesięcy, 454 tony bio. Na osobę jest 12 kg. Miesięcznie. Tak, jest ten mokry rok. Tak, to do widzenia. Trawy jest. Trawy, gałęzie, nie gałęzie, to wszystko. Także kompostowniki też są kontrolowane, sprawdzane, czy osoby oddają bioodpady. Także. Dobrze, czy jakieś pytania jeszcze macie, panowie radni, do pani? Chyba coś już jest. Bo to akurat nie ja, ale kolega. Coś tam jest, tak? Coś tam było. Ale coś tam Paweł. Ale coś tam też się już ruszyło. Odnosi tam folię. Coś ma być. Na pewno będzie, jeżeli będzie ten. No to coś tam było. Tylko że nie wiem, czy to nie było tak, że trzeba będzie, rolnicy będą musieli dopłacać. Czy taki nie był program? O, o, wszystko dopłaca. Do folii. No chyba, że to z drugiego, bo to było z jakiegoś jednego, a z drugiego, nie? Tego, co w tamtym roku, bo w tamtym roku było bezpłatnie, tak? No. Ale to już kolega Paweł. Nie więcej, by było dobrze, by pani mówiła, jakie te odpady mają być na przykład. No ale to jest w ten sposób, że 20 worków postawi na przykład, jak się tam jak odbierają i później w sobotę jest na tym, na przykład. Skoro no tyle z tych śmieci, to się w głowie. To ten sam przywódz, co się w głowie nie mieści po prostu. No. Ale 20... Tak, PSZOK ci odbierze wielkogabarytowe, ale... nie weźmie do tego. Wielkogabarytowe ma na PSZOK przypięcie. No bo tak. Ale szczerze, no nie jest nie wiadomo ile odpadów na PSZOKu. Tam z takich tych bio, czy tam z tych plastików, to nie jest jakaś duża masa na PSZOKu. Tylko no gruz, tak? Meble, elektro, to są, tak? Dobrze, że mieliśmy zbyt na ten gruz jeszcze i odbierały firmy ościenne i inne, bo jakby miała brać ta firma, co zbiera, to jeszcze... Nie, to by było... Ja mam taką prośbę do pani. Pani powie wszystkim mieszkańcom,
jaki typ styropianu jest otwierany na krzyżówkach? Nie. Opakowaniowy. Styropian, który tak, jest zapakowany AGD, RTV, tak? Ten styropian jest. On może być nie tylko na brzuchu, on może być we workach. Z pleoplastiku, bo ten styropian jest do odzysku. A ten budowlany niestety nie. A co ma rolnik zrobić, dokonał się odsunika? Ma zamówić sobie dodatkową usługę. To jest odpad rolniczy. Nie z gospodarstwa domowego. Małe samochodowe. Nie, musi być wyłożone w całości. Nawet samochodowym, jak to mam wersję, nie. Nie, no to taka osoba powinna być do mnie zgłoszona. To powinna dodatkową umowę. Mają umowę, tylko powie, że z domu przywozi. No, ale z domu to może przyjść. No tak, cztery rocznie. No, to możecie mieć no. Ale no. Się cztery. Tak. I na następny co miesiąc. Ale też są pytania, dlaczego on nie odwodził przez tyle lat. Ja mu chcę teraz odwieźć to. No ale nie może. Ale tylko jest zgodnie z regulaminem 4. Jedynie możemy ująć tak zwaną opłatę dodatkową, jeżeli ktoś będzie ten, można taką uchwałę podjąć. Nie, on ma tylko mieć umowę, a nas nie interesuje, gdzie on to przekazuje i ma mieć, on ma mieć umowę i mieć dokument potwierdzający, ale sprzedaż, tak? A nas to, gdzie to dalej jest sprzedawane, jak to? To jeszcze jest BDO też pana, nie? Ale musi mieć umowę, tak? Że, tak. No to jak ma umowę, to nie musi mować do niego, z jakiej razy. To jak prawo działalność prowadzi działalność gospodarczą, tutaj dotyczy uchwała, dotyczy odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, zamieszkały. A nie zamieszkały, jest odrębne, oni muszą mieć umowy swoje, tak? Nie. Tylko muszą powiedzieć, gdzie. Znaczy, no oni po prostu. Nie, on musi mieć zawartą umowę na pozbywanie się, tak? No. A tak. Tutaj tylko interesuje nas zamieszkało. A się boję, co będzie dalej z tymi odpadami, nie? Nie, tylko będą za śmieci robić. No, paliwo, śmieci, do widzenia. A reszta. Opłata później. Najniższa wynagrodzenie, które. Wynagrodzenie w śmieciach to nawet najniższą. Chyba niższą, gdzie pracowała. No. No tak. Kwotę przetargową. Moim zdaniem to firmy, które produkują takie opakowania, to w tej no właśnie się teraz za nich biorą. No. Nie tak, ale to produkuje, a później nie odbierają w ogóle. No, no. Za granicą to jest polokie. Nie, odbierania w Polsce tak jest. Ale jeśli odbiera 100%, a ja potem nie wiem, czy nie odbiera. No bo zostawiłeś sobie. No właśnie. Tylko ponownego użytku. Bo jest napełniana wodą. Tu jest. Także. Dobrze, pytania jeszcze są? Nie ma. Idziemy do głosowania uchwały. Dziękuję. Uchwała na bieżącej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłat na terenie gminy Osięcin. Rada gminy Osięcin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy.
przewodniczącym wójtowi gminy Osięciny. Paragraf 4 traci moc uchwała nr 16/154/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek opłat na terenie gminy Osięciny. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. Przystępujemy do głosowania uchwały. Na podstawie przeprowadzenia głosowania imiennego stwierdzam, za podjęcie uchwały głosowało 13 radnych, za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu i będzie według publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Została jeszcze jedna uchwała, punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w środkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Uchwała Rady Gminy zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłatności za pobyt w środkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1 w uchwale nr 11/108/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w środkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wprowadza się zmiany. Poprzez dodanie punkt 4. Osoby skierowane na pobyt do ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora, które zakwalifikowały się do projektu Aktywny Senior, utworzenie Klubu Seniora w gminie Osięciny współfinansowany z ośrodków Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetu 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9/3 Rozwój usług zdrowotnych społecznych. Podziałanie 9/3/2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020. Całkowicie zwolnione z poboru opłatności za pobyt środków wsparcia Klub Seniora zwalnia się, obowiązuje się na czas trwania projektu. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Osięciny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przystępujemy do głosowania uchwały. Ktoś wyszedł, tak? Dobrze. Na podstawie przeprowadzonego głosowania imiennego stwierdzam, za podjęcie uchwały głosowało 12 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania zostanie załączony do protokołu i będzie podawany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. To były wszystkie uchwały. Teraz sprawy różne. 14 punkt i sprawy różne, tak? Pani może wicewójt odpowie, tak? Wicewójt. Przez urząd, tak, tak. No, bo my będziemy ogłaszać przetarg i później wybierać wykonawcę. Także tak. No jeszcze nie wiemy do końca, bo właścicielem jest tej nieruchomości jest straż, tak? W Osięcinach. Pani mi powiedz, pani wójt, że na przykład jak dostali to finansowanie, to czy wkład własny muszą mieć, czy nie? Nie, tutaj nie było wymagane, żeby był wkład własny, tylko w 100% tam akurat oni otrzymali. W Osięcinach to są, tak? Dobrze, proszę, ktoś zabrał zapyt i głosił jeszcze. Proszę, pani Lewandowski. Ja jak mantra, no, powracam do tego tematu, ale często słyszymy
słyszymy od mieszkańców temat ścieżek rowerowych. Niestety tak się złożyło, że w naszej gminie jeszcze takich ścieżek nie mamy, ale myślę, że no, przyszłościowo musimy w tym kierunku coś zacząć myśleć. Ja chciałbym taki złożyć wniosek, aby przeprowadzić inwentaryzację wszystkich działek należących do PKP na terenie gminy Osięciny. Na tych działkach wcześniej była kolejka wąskotorowa. Z tego, co widziałem, z tego, co wiem, część tej infrastruktury jest rozebrana. Działki są także zawłaszczane. Myślę, że kolejka wąskotorowa była na dobrej podbudowie i w przyszłości można by było tam planować takie ścieżki. Myślę, że po przeprowadzeniu tej inwentaryzacji należałoby wystąpić ponownie do PKP. No jeżeli tak, to musimy się dowiedzieć dokładnie i w tym kierunku pójść. Ja także planuję w przyszłym tygodniu zwołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, na którą chcę zaprosić przedstawicieli właściciela zespołu lekarskiego w Osięcinach. Jest wiele uwag co do opieki medycznej i dostępu do opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Ja chciałbym od mieszkańców zebrać uwagi i przedstawić właścicielom tej placówki zdrowotnej. Prawdopodobnie w sierpniu planuje się otworzenie stadionu w Osięcinach. Myślę, że warto by było zorganizować dni sportu w Osięcinach. A uzasadniam to tym, że po prostu już od roku nie organizujemy nic plenerowego. Myślę, że takie zawody sportowe można organizować na zewnątrz. Przyciągnęło to pewnie mieszkańców i uatrakcyjniło wakacje. Myślę, że można by też pomyśleć o jakichś koncertach plenerowych, oczywiście z zachowaniem odpowiedniej liczby osób. Teraz chyba z tego co wiem jest 250 osób, ale nie wlicza się to chyba osób zaszczepionych, więc można by było, korzystając tutaj z obecności pana dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, myślę, że no coś musimy zorganizować dla mieszkańców, oczywiście nie łamiąc jakichś tam obostrzeń. Chciałbym jeszcze tutaj do pani wicewójt skierować pytania. Chciałbym zapytać się, jak wygląda sprawa tej dokumentacji dotyczącej otworzenia siłowni, bo bardzo dużo pytań też jeszcze mam. Czy nadal czekamy na tę dokumentację? Dobrze, dziękuję. Chodzi mi jeszcze o budowę zjazdu linowego w Bartłomiejcach i tego monitoringu, o czym rozmawialiśmy na komisji. Jest dokumentacja projektowa przygotowywana, tak? Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo.